gdyby to ulicę Pastorczyk udało się połączyć z drogą na Janowo, to otwieramy w Kolnie niejako drugą. Tam już jest w zasadzie strefa przemysłowa. Tam mamy te fotele, mamy te panele fotowoltaniczne, to nasz. Mamy tam oczyszczalnię, mamy tam sypisko, na którym według mnie po zrekultywowaniu to można by było część działań z PUK-u przenieść, ponieważ PUK już zaczyna mieć ciasto. I gdyby połączyć tą ulicę Pastorczyk z ulicą drogą na Janowo, to tam byłoby to drugie przejście odblokowujące tę główną drogę. Czyli to jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o te sprawy drogowe. Ważną rzeczą według mnie jest, jeżeli by się dało zrobić kompleks ten z zalewem, ale to nie tylko zalew jako hasło, ale generalnie zalew plus rewitalizacja, można powiedzieć, tej naszej pięknej rzeczki i wzdłuż tej rzeki od zalewu tam do tego nowego, powiedzmy, mostu, o którym żeśmy tu mówili, nawet zrobić jakieś tereny, jakiś park taki, tak jak ktoś tu powiedział, ludzie zaczęli chodzić, ale chodzą po ulicach, bo nie mają gdzie, nie mamy takiego dużego parku. Teraz jeśli chodzi o te, następna rzecz, co ważne, skończyły się tereny spółdzielni mieszkaniowej. Tutaj musimy wypracować jakieś miejsce, gdzie ewentualnie, jeżeli się będzie rozwijało budownictwo wielorodzinne, to trzeba dać tereny, trzeba coś pomyśleć i porozmawiać ze spółdzielnią mieszkaniową. No i rzecz inwestycyjna, taka najważniejsza, to co było na spotkaniu z panią profesor Kudrycką. Jakby się dało doprowadzić miasto do tego, żeby to było miasto w pełni ekologiczne, czyli kanalizację już mamy. Chodzi o ciepłownienie. Gdyby się udało na tych terenach zamieszkałych tutaj doprowadzić wszędzie sieć ciepłownictwa, to miasto byłoby rzeczywiście w pełni ekologiczne. Ja wiem, że to jest ciężkie, ja wiem, że to jest nie takie to łatwe. Natomiast musimy brać pod uwagę jedno. Musimy brać pod uwagę perspektywę czasu teraz. Bo tak jak się cofnąć 25 lat wstecz. Pamięta pan, jak wyglądało Kolno 25 lat, pan był pierwszy burmistrzem. Dzisiaj mamy 25 lat później, tak jak jakieś interpolacje czasowo trzeba wziąć pod uwagę. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę jedno, proszę państwa. Te nasze miasto w ciągu tych 25 lat, one się wcale tak ludnościowo nie rozwinęło. Czyli można zakładać, że za następne 25 lat to miasto nie będzie dużo większe, jeżeli będzie większe. I pod tym kątem tutaj rację przyznaję burmistrzowi, że ciężko dyskutować jest to o jakichś takich szerokich planach, bo teraz pytanie dla ilu ludzi, dla ilu osób. Jeżeli to miasto będzie za 25 lat miastem 15-tysięcznym, no to można owszem mówić o tej trzeciej równoległej drodze na Ławnej, bo to by pasowało. Natomiast te 25 km kwadratowych, jakie my mamy, to jest dużo, ale nie da się tego zagospodarować, bo nie ma takiej, że tak powiem, chyba potrzeby, żeby te 25 km od razu planować. Ale 50 lat, jeszcze 350, te tereny się przydadzą. Oczywiście, że tak. Ja nie krytykuję tego, bo mnie się to podoba, bo ja jak patrzyłem na proszę zobaczyć, co się dzieje z na wykaz miast, powiedzmy, w naszym województwie, to są takie podobne do nas, są dwa miasta, Siemiatycze, mniejsze i Augustów, które mają dużo terenów. I to ja lubię miasta przestrzenne, mnie na przykład to odpowiada. Natomiast tego rozmachu takiego w tym mieście nie widać. I chyba takiego rozmachu za następne 25 lat nie będzie. Żeby się nie skończyło. Proszę bardzo.